Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Człowiek swego ojca i matkę złączy się z żoną już na zawsze. Taka nauka z Pisma Świętego. Chcesz być szczęśliwy? To trzymaj się tego. Małżeństwo to pierwsze powołanie od Boga. Do szczęścia i miłości najlepsza droga. Dwoje ludzi Chrystus łączy razem, a po mszy klęczą przed matki obrazem. Każde dziecko to dar wielki. O tym wiedzą wszyscy wierni. Dobre wychowanie to niełatwa droga. Tu trzeba mądrości od samego Boga. Okna życia, domy dziecka. To zjawisko miłości zaprzecza. Żadna instytucja i nawet supermania nie wychowa tak, jak wychowa mama. Ona i on przed ołtarzem małżeńską przysięgę składają razem. Ślubuję ci miłość i wierność oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ona i on przed ołtarzem małżeńską przysięgę składają razem. Ślubuję ci miłość i wierność oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Rozwód, strada, przemoc i kasa to małżeństwom dziś zagraża. Jednak źródłem problemów wszelkich jest brak rozmów małżeńskich. Ksiądz, psycholog, terapeuta to ratownik dla małżeństwa. O małżeństwo walczyć trzeba. Ciągła praca to droga do nieba. Prawdziwa miłość wszystko przetrzyma. Hymn o miłości o tym przypomina. Miłość nie zazdrości, nie pamięta złego. Nie jest bezwstydna i nie szuka swego. Małżeństwo to sakrament święty. Tu nie pomogą żadne wykręty. Co Bóg złączył, człowieku nie rozdzielaj. Te słowa są ważne od dnia wesela. Ona i on przed ołtarzem małżeńską przysięgę składają razem. Ślubuję ci miłość i wierność oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ona i on przed ołtarzem małżeńską przysięgę składają razem. Ślubuję ci miłość i wierność oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ona i on przed ołtarzem małżeńską przysięgę składają razem. Ślubuję ci miłość i wierność oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ona i on przed ołtarzem.